Ruszamy w dalszą drogę. Słodkim szlakiem trafiamy do województwa podkarpackiego. Bartnictwo na tym terenie ma bardzo stare tradycje i sięga odległych czasów. Dobre warunki naturalne sprawiły, że hodowla pszczół rozwijała się na tym obszarze bardzo dynamicznie. Pierwsze źródłowe wzmianki związane z bartnictwem pochodzą z XV wieku. W 1464 roku w Dębowcu, miasteczku położonym koło Jasła, wśród licznych opłat składanych przez mieszkańców wyszczególniona była opłata miodowa. Kolejnym przykładem silnie rozwiniętego bartnictwa na Podkarpaciu są zaliczane do najstarszych w Polsce ordynacje bartne. Produkcja miodu i wosku na tym terenie wykraczała daleko poza potrzeby rynku lokalnego i obok innych towarów wywożonych z tych terenów na północ przez Kraków zajmowała znaczące miejsce. To właśnie tu powstaje podkarpacki miód spadziowy, który posiada unijny certyfikat chroniona nazwa pochodzenia. To produkt wyjątkowy i ściśle związany z obszarem, z którego pochodzi. Pozyskiwany jest on z naturalnego zagłębia lasów iglastych, charakteryzujących się bardzo dużym udziałem jodły pospolitej. Uzyskiwanie miodu z odmiany jodły występującej na tym terenie odbywa się w sposób nieprzerwany od bardzo długiego czasu. Skąd u Pana pszczelarska pasja? Pszczelarska pasja u mnie to wielka historia. Ponad 30 lat pracy wspólnie z małżonką i wcześniej praca razem z ojcem, więc od dzieciaka miałem kontakt z pszczelarstwem. Co pan najbardziej kocha w pszczelarstwie? Pszczoły to są takim owadem, takimi zwierzętami, które naprawdę, jeżeli się pokocha, to nie może być inaczej. Pszczoła daje nam dużo radości. Praca z nimi to naprawdę coś niesamowitego. Każdy, kto popróbuje pracy z pszczół, to już nigdy z nich chyba nie rezygnuje. No i wśród pszczelarzy jest wielu stulatków, bądź ponad stulatków, czyli wpływa to na długość życia. No tak, pewnie to, że miody są dobrej jakości i to, że one są bardzo zdrowe, lecznicze, to ma wpływ właśnie na tą długowieczność. I obcowanie z pszczołami. Tak. Tak, to na pewno też, bo sam fakt przebywania z pszczołami, czyli wdychania tych zapachów, tych substancji, które pszczoły produkują i emitują z rodziny pszczelej, na pewno jest w tym przypadku bardzo istotny. Na obszarze produkcji podkarpackiego miodu spadziowego występuje dużo lasów iglastych z przeważającym udziałem jodły pospolitej oraz panują optymalne warunki klimatyczne. Dłuższe okresy stabilnych wysokich temperatur od 25 stopni Celsjusza oraz bardzo wysoka wilgotność powietrza do produkcji spadzi, a w rezultacie miodu spadziowego wysokiej jakości. Pszczelarstwo podkarpackie charakteryzuje duża liczba pszczelarzy, około 3000, w znakomitej większości zbierających miód w sposób rzemieślniczy i zgodny z tradycją. Czym się charakteryzuje podkarpacki miód spadziowy? Podkarpacki miód spadziowy na mocy rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej z sierpnia 2010 roku został zapisany jako miód z chronioną nazwą pochodzenia. To go wyróżnia, ponieważ każdy produkt rolniczy, który ma certyfikat chronionej nazwy pochodzenia, musi spełniać wiele wymogów. Przede wszystkim musi być pozyskiwany, produkowany i przetwarzany w tym danym miejscu, w danym regionie. I tak jest z podkarpackim miodem spadziowym. Ten podkarpacki miód spadziowy może być pozyskiwany jedynie na terenie 17 nadleśnictw województwa podkarpackiego i dwóch parków narodowych, między innymi na terenie nadleśnictw Lutowiska, Lesko, Dukla, Rymanów i Bieszczacki i Magórski Park Narodowy. Jaki smak ma podkarpacki miód spadziowy? Podkarpacki miód spadziowy jest wyjątkowy. Ma bardzo delikatny smak, aromat. Jest miodem, który ma bardzo niską zawartość wody, niski HMF, a bardzo wysoką ilość enzymów, co decyduje o jego właśnie walorach zdrowotnych. Jakie ma walory zdrowotne podkarpacki miód spadziowy? Podkarpacki miód spadziowy posiada takie właściwości lecznicze, które są polecane przy poważnych chorobach, przede wszystkim serca, przy astmie oskrzelowej, ponieważ posiada taki związek jak trehalozę, wspomaga leczenie osteoporozy i przez to, że ma tą bogatą wartość enzymów, polecany jest przy wszystkich poważnych chorobach. Podkarpacki miód spadziowy ma wyjątkową barwę, po której można rozpoznać ten miód. Tak.
Podkarpacki miód spadziowy jest bardzo ciemny. Wszystko jest uzależnione od terminu pozyskiwania tego miodu. Jeżeli spadź występuje późno, czyli w końcu sierpnia, czasami nawet we wrześniu, jest ona bardzo ciemna, wręcz czarna. Jeżeli ten miód jest pozyskiwany w czerwcu, może być w nim domieszka miodów kwiatowych, przez to będzie troszeczkę jaśniejszy. Wysoki poziom umiejętności lokalnych pszczelarzy jest w szczególności związany z zachowaniem tradycyjnego sposobu prowadzenia gospodarki pasiecznej, ściśle związanej z tym obszarem. Umiejętności te wiążą się zarówno z wyborem miejsca lokalizacji pasieki, sposobem pozyskiwania tego wyjątkowego miodu, odwirowywania miodu na zimno, jak i z zasadami przechowywania oraz rozlewania miodu.